Runda wiosenna już się rozpoczęła, więc wznawiamy magazyn po godzinach, a w nim Łukasz Pielosz, obrońca GKS-u. Witaj, Łukasz. Cześć. Jesteśmy na boisku w Jastrzębiu, tutaj mieszkasz. Powiedz, masz sentyment do tego miejsca? No na pewno, bo wiadomo, no tutaj się wychowywałem i wychowywał mnie stadion w Jastrzębiu, także tak to się potoczyło. Mało informacji jest w mediach na twój temat. Pilnujesz swojej prywatności, czy raczej nie lubisz rozmawiać z mediami? No nie wiem, ja rozmawiam z mediami jak muszę, także nie wiem jak to określić. Myślę, że jakoś nie jestem taki, żeby się gdzieś w mediach ujawniać, czy tam celowo pokazywać. No i tak to wygląda. A jak zaczęła się twoja przygoda z piłką? Masz jakieś tradycje rodzinne, jeśli chodzi o piłkę nożną, czy od zawsze marzyłeś, jak większość małych chłopców, żeby grać w piłkę nożną? Znaczy, tradycje rodzinne bardziej w innych dyscyplinach są, bo tam... A to wiem, wujek był mistrzem Polski w boksie. Tak, to był boksie. Nie zabierał cię na ring? To znaczy, ja byłem mały, ale od zawsze mój tata mu dopingował, jeździł z nim po całej Polsce na te walki i mnie też zabierał na boks, ale to już wujek nie walczył. A piłka, no nie, to tak myślę, że zawsze jak rano wstawałem i słyszałem gdzieś za oknem odbijającą się piłkę, to już mnie ciągło przed ten, czy tam za blok, czy przed blok i tam zawsze graliśmy z kolegami, tak? Ile miałeś lat? No myślę, że odkąd potrafiłem chodzić czy biegać, to już kopałem piłkę, ale tak zacząłem trenować w wieku 7 lat. A w Jastrzębiu przecież też bardzo dobry klub hokejowy, nie myślałeś, żeby grać w hokeja? Znaczy jakoś do hokeja mnie nigdy nie ciągnęło, że tak powiem. Nigdy na tych łyżwach gdzieś tam dobrze nie wyglądałem i bliżej mi było do piłki, bo może było łatwiej. Grałeś w swojej karierze w różnych klubach. Zaczynałeś oczywiście w Jastrzębiu, ale był też klub ekstraklasowy, Odra Wodzisław, był Rybnik, była Łęczna, ale także Grecja. Masz spore doświadczenie, wykorzystujesz je tutaj w Katowicach? No, mam nadzieję, że to widać, że to doświadczenie jest i staram się, żeby to gdzieś tam procentowało te moje doświadczenia z przeszłości. Na pewno ciekawa przygoda i dobry poziom tych rozgrywek, gdzie byłem. Myślę, że to mi daje dużo na boisku. A wróćmy jeszcze do twojej gry w Odrze Wodzisław. Co takiego stało się wtedy, że nie zostałeś na dłużej w Ekstraklasie? Masz dobre wspomnienia, czy jednak coś się utkwiło ci takiego, co gdzieś tam no, boli? Znaczy ogólnie ekstraklasowe wrażenia z Odry Wodzisław mam bardzo dobrze, bo sam szybko się przebiłem do tego składu i dość regularnie grałem, ale potem się była taka sytuacja, że niestety, ale spadliśmy z Ekstraklasy i klub borykał się z kłopotami finansowymi, ale to już jest taki etap mojego życia, o którym już zapomniałem i nawet nie będę wspominał, bo można powiedzieć, że się scyzoryk w kieszeni otwiera na samą myśl o tych czasach, ale masz takie momenty kryzysowe? Miałeś w swojej karierze, że chciałeś rzucić to i zająć się czymś innym? No na pewno jak były miesiące w Odrze, 9-10 miesięcy, gdzie nie dostawaliśmy żadnej pensji, a wiadomo, że już gdzieś tam człowiek założył rodzinę i musiał też myśleć o tym, żeby jakoś się utrzymać. Na pewno były jakieś myśli, żeby skończyć, żeby zająć się też czymś innym, ale na szczęście się to skończyło i po tych 7 takich jakby chudych latach mam nadzieję nastąpiło 7 tłustych. No i czekam, bo dopiero 4 lata. Jeszcze 3 muszą być tłuste. Mam nadzieję, że awansujemy i to będzie taka kwintesencja tego wszystkiego. A jako młody chłopak w wieku 23 lat dostałeś propozycję wyjazdu do Grecji. Byłeś tam co prawda tylko rok, ale możesz powiedzieć, czym różni się granie za granicą od tego w Polsce? No to nie był jakiś wielki klub, ale samo podejście w Grecji to jest zupełnie inaczej niż w Polsce. Tam piłka nożna to jest religia, tam wszyscy cię rozpoznają. Niby tam gdzieś 200-tysięczne miasto, ale jak się wchodziło do sklepu czy do jakiejś taksówki, to każdy cię rozpoznawał. Nie tylko jako obcokrajowca, bo tych Greków także znali. I no, zupełnie inaczej tym żyją. Tam na każdym meczu pojawiali się tacy zagorzali kibice, że nawet jak przegrywaliśmy, to dziękowali. Skandowali nazwiska, także no super, super doświadczenie. Na pewno też profesjonalizm tych klubów, bo w tamtych czasach, jak ja odchodziłem tutaj z Jastrzębia i wyjeżdżałem do Grecji, to tu też było, można powiedzieć, ciężko z finansami organizacyjnie, a tam zupełnie zderzyłem się z czymś innym. Tam nie było żadnych problemów z, nie wiem, ze sprzętem, z dojazdem, z zapłaceniem za przelot. Jak wróciłeś, to ciężko było się znowu przestawić na to, co dzieje się w Polsce?
To znaczy akurat tutaj w Jastrzębiu awansowało do pierwszej ligi i jakoś te sprawy organizacyjno-finansowe i ogólnie organizacji klubu na pewno się polepszyły po tym niby krótkim czasie, jakim był rok, ale było znacznie lepiej i wiadomo, że też ten poziom rozgrywek, jakim była pierwsza liga i kluby typu Polonia Warszawa, Arka Gdynia na pewno przyciągały i kibiców na stadion i zupełnie nam się inaczej grało niż tam z jakimiś zespołami z drugiej czy z trzeciej ligi. Robicie też sobie często różne jaje, jak to się przysłowiowo mówi. Opowiedz historię z kurzymi łapkami, bo to jest bardzo ciekawe i wesoła historia. Kurczę, ale odkopaliście. No to był dla organizatorów bardzo fajny żart. Gorzej było z tymi, którzy zostali nabrani. No, wracając z jakiegoś meczu, nawet nie wiem, czy nie z Opola, albo... No nieważne, już gdzieś zatrzymaliśmy się na stacji, obok której była masarnia. No, i wymyśliliśmy taki żart, że kupimy kurze łapki i wrzucimy starszym zawodnikom do butów, do dresów, do kurtek. No i tak się wydarzyło, że oczywiście my jako no, młodzi, no, w stosunku do tych, którzy byli nabierani, wymyśliliśmy ten żart i wrzuciliśmy te kurze łapki tutaj długoletniemu kapitanowi Tomkowi Ciemiędze, Witkowi Wawrzyczkowi, który grał gdzieś tam w Bundeslidze. No i fajnie, no żart fajny, tylko oni się o tym nie zorientowali, że mają te kurze łapki. Dopiero gdzieś po dwóch, trzech dniach one zajrzały do szafy, czy tam powąchały, co się dzieje w szafie. To się zaczęła awantura, no długo ukrywaliśmy ten sekret, bo oczywiście od razu jak przyszli do szatni, to może Pielosz i Małkowski. Czyli robiłeś sobie często żarty? Kurczę, no jakoś tak, nie wiem czy byłem znany, ale lubię się pośmiać w szatni i jakiś tam robić, bo to zawsze rozluźnia atmosferę. Pojawiłeś się na Bukowej jesienią 2014 roku, masz już kilka miesięcy gry za sobą. Jak to się stało, że trafiłeś do GKS-u? Na pewno przyciągnęła mnie osoba trenera Kaza Moskala, bo pracowałem z nim w Niecieczy. Dodatkowo sytuacje, o których za bardzo nie chciałbym mówić w Niecieczy, spowodowały tak, że chciałem zmienić otoczenie. Także takie były w sumie tego początki. No i stało się tak, że szybko się z prezesem dogadałem i jestem zadowolony z tego, że jestem teraz na Bukowej. Łukasz, jesteśmy teraz w kawiarni. To miejsce, w którym często spędzasz wolne popołudnie? Znaczy, ja bardziej wolne popołudnie gdzieś tam spędzam z rodziną w domu, ale jeżeli jest czas i jakaś fajna pogoda, to przychodzimy albo do parku, albo się na chwilę tutaj. Także, no bywam tu, ale nie znowu, że aż tak często. Nie jesteś związany sentymentalnie z tym miejscem? No nie bardzo. Ja też nie jestem zwolennikiem takiego częstego gdzieś tam wychodzenia do knajp. Wolę bardziej gdzieś tam spacer w parku. Podkreślasz cały czas, że masz rodzinę. Niespełna 3 lata temu spełniło się twoje, można powiedzieć, największe marzenie na Dzień Ojca. Urodził ci się synek Radek. Czujesz się spełniony? No na pewno, że to każdy mężczyzna, któremu się córka czy syn rodzi, to wiadomo, że jest szczęśliwy. I ja jeszcze taki prezent dostałem na Dzień Ojca, tym bardziej byłem no, mega szczęśliwy i ta radość trwa do dnia dzisiejszego. To, że jesteś piłkarzem, na pewno też ucieszyło się, że urodził ci się syn. Będziesz chciał mu przekazać swój talent, swoje umiejętności? Kupiłeś mu już piłkę? No piłek ma bez liku. Ja nie wiem, czy ja w życiu swoim miałem tyle piłek, co on ma teraz, w wieku 3 lat. Ale no nie wiem, czy będzie miał talent, a myślę, że tak, ale to sam zadecyduje, co będzie chciał robić. No, czy będzie chciał machać rakietą do tenisa, czy będzie chciał być siatkarzem, czy hokeistą, czy piłkarzem. Tak na pewno chciałbyś, żeby grał w piłkę. Ale jak będzie grał w piłkę, to będę troszeczkę bardziej szczęśliwy, można tak powiedzieć. Jesteś przykładnym mężem i ojcem? No to już by trzeba było żony zapytać, ale raczej staram się swoje obowiązki jakieś tam wypełniać. Jak tylko jestem w domu, to staram się pomagać i żeby to było tak zrównoważone z żoną. A synek i żona chodzą na twoje mecze? No tak, jeśli tylko jest możliwość, to na pewno tak. Teraz jest stadion zamknięty, więc będzie ciężko, ale może jakiegoś drona wynajmiemy i będą oglądać. Ale jak grałem gdzieś tam w Termalice, to żona z synem na każdym meczu dopingowali. Nawet syn jeszcze jak siedział w wózku, nie wiedział co chodzi, to też chodził i już kibicował tacie. Jak zmieniło się twoje życie, od kiedy pojawił się Radek na świecie? No, na pewno to jest zmiana życia do góry nogami. Wiadomo, wszystko jest podporządkowane pod rodzinę
ale o to chodzi w życiu chyba. Miałeś takie momenty, że przechodziłeś niewyspany po ciężkiej nocy, że mały nie dawał ci się wyspać i na trening przechodziłeś z jednym okiem otwartym? Znaczy, ja jestem akurat typem człowieka, który usypia w 2 sekundy i mogę spać, nie wiem, 4 godziny, a jestem wyspany. I nie pamiętam takiego chyba dnia, żeby Radek czy tam jakieś problemy z nim nie dały mi się wyspać. Raczej staram się sobie tłumaczyć, że jestem wyspany i tak to wygląda. Lubisz gotować? Nie, to ja nie. Rzadko kiedy, jak już coś zrobię, że ona zawsze chwali, ale nie wiem, czy to właśnie, naprawdę. Właśnie, bo ostatnio jest popularne gotowanie właśnie wśród mężczyzn. Często mężczyźni właśnie chwalą się tym, że stoją przy kuchni i gotują coś dla swoich żon. No tak, ale my tak trenujemy w takiej porze, że musiałbym gotować albo wieczorem, albo bardzo wcześnie rano. A jakoś do kuchni mnie nie ciągnę, raczej bardziej żonę niż mnie. Żona cię kibicuje w tym, co robisz? Oj tak, no żona to jest od zawsze za mną, gdyby nie ona, to ona też jednym z czynników jest, że jeszcze gram, bo w tych trudnych momentach na pewno mnie wspierała i no i super, no o to chodzi. Piłka nożna to jest ciężka dyscyplina, nie każdy zna jakby te kulisy od środka, nie wie, ile piłkarze poświęcają czasu na treningi, musi być podporządkowana dieta, wszystko się kręci wokół treningu, wokół meczy. Powiedz, ciężko jest się przyzwyczaić do takiego trybu życia? Znaczy, no już powiem tak, że do tego trybu życia już się przyzwyczaja w juniorach, bo ten tryb no praktycznie od tam 10 czy 12 roku życia jest taki sam. Na pewno nie wygląda to tak, jak jest widziane wokół, że piłkarz przychodzi, nakłada żel, zakłada jakąś torebkę i idzie do domu, czy idzie na galerię. No, może takie jednostki są, ale to myślę, że w każdym sporcie, w każdej dziedzinie życia można znaleźć takich ludzi. No. A tyle, ile poświęceń jest w takim profesjonalnym sporcie, już to wiemy tylko my, a przede wszystkim nasze rodziny, które gdzieś tam z nami, nam cały czas towarzyszą i poświęcają się i wszystko układamy pod to, żeby w ten sobotni, czy środowy, czy niedzielny mecz wyglądać jak najlepiej na boisku. Kariera przecież piłkarska, nie tylko piłkarska, nie trwa wiecznie. Masz jakiś plan B na siebie? No na pewno cały czas coś tam w tej głowie mi tam świta, ale jeszcze nic konkretnego takiego nie mam, ale no, pomysły są, zobaczymy jak będzie ze zrealizowaniem. Myślę, że jeszcze trochę pogram, że ten czas się trochę wydłuży tego wymyślenia tej przyszłości. Chciałbyś przekazywać swoje doświadczenie i wiedzę? Chciałbyś być trenerem w przyszłości? Nie wiem, od zawsze mówiłem, że nie chcę, że chciałbym po skończeniu mojej przygody z piłką gdzieś tam poświęcić się rodzinie i zmienić ten tryb życia, żeby móc wyjechać w końcu na weekend po tam 12 latach. No właśnie, lubisz podróżować, to też wyczytałam, że podróże to jest twoja pasja. No nie wiem, czy pasja, ale bardzo lubię podróżować, jak tylko jest jakaś chwila wolnego, czy wakacje grudniowe, bo praktycznie te letnie wakacje to nawet nie ma jak wyjechać, bo to jest tydzień czy 10 dni wolnego. I to jeszcze tak, że zazwyczaj te turnusy się ani nie zaczynają, ani w tym momencie, kiedy mamy wolne. No ale na pewno, jak tylko jest możliwość, to wyjeżdżamy z rodziną. A masz takie miejsce na ziemi, gdzie chciałbyś zabrać żonę i synka? Wymarzone? Myślę, że nie, że już znaleźliśmy kilka takich miejsc, ale to myślę, że to zależy od towarzystwa, że obojętnie jakim miejscu jesteś, to może się okazać, że jest wymarzone, jak jesteś tam z rodziną. A jaki jest Piela na co dzień? Jaki? Nie wiem, trochę taki zwariowany, ale pozytywnie nastawiony i myślę, że strasznie ambitny. To mnie cechuje, tak mi się wydaje, tak wszyscy mówią i mam nadzieję, że to widać też na boisku. A jakie są twoje ambicje, które chciałbyś jeszcze spełnić? Na pewno jeszcze zagrać kilka meczów w Ekstraklasie, bo podobno dopiero się zaczyna liczyć w Ekstraklasie mecze od 50. Także jeszcze muszę trochę zagrać, żeby je zacząć liczyć. Łukasz, czy oprócz piłki nożnej są takie sporty, które lubisz, które dopingujesz i polskim sportowcom także kibicujesz? No ja na pewno podczas każdej imprezy, jaka się odbywa, czy olimpiada, czy mistrzostwa świata, dopinguję Polaków. Że potem dumnie stać albo powiedzieć Antkowi z Czech, że nasz zawodnik jest na pierwszym miejscu, a jego nawet na podium nie ma. I że słuchamy sobie Mazurka Dąbrowskiego na każdej imprezie, a oni hymnu czeskiego nie mogą posłuchać. No i tak, dopinguję. No, nie jestem jakimś tam mega sympatykiem wszystkich sportów, ale raczej tak wszechstronnie dopinguję wszystkich. O. A jakbyś miał się cofnąć 10 lat wstecz, to byłaby jakaś taka decyzja, którą byś dzisiaj zmienił z perspektywy czasu? Nie wiem, nie myślałem nigdy o tym, ale myślę, że te decyzje wszystkie były dobre, raczej. No, wiadomo, może gdybym podjął jakąś inną decyzję 10-15 lat temu, zupełnie inaczej życie moje by wyglądało, nie miałbym takiej żony, jaką mam, nie miałbym syna i tak dalej. Także nie ma co gadać, wszystko jest okej. Widocznie wszystkie wybory były odpowiednie.
Chcesz mieć więcej dzieci? No na pewno tak, jeszcze do parki by się przydało jedno. Być może w najbliższym czasie? No nie wiem, muszę z żoną porozmawiać. Nie, na pewno tak. Łukasz, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego magazynu Po godzinach. Bardzo miło się z Tobą rozmawiało i życzę Ci powodzenia w drużynie w całej rundzie. Dzięki bardzo, mi też było z Wami tutaj, z całą ekipą, bardzo miło.